Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. Pokój i dobro. Ewa i jabłko w naszej kulturze są ze sobą tak ściśle związani, jak choćby Ulrich von Jungingen i dwa nagie miecze, albo Pitagoras i trójkąt. Tymczasem w tekście Księgi Rodzaju nie jest wzmiankowane, jaki konkretnie owoc zerwała Ewa. Bo w grzechu pierworodnym nie chodziło o obrabowanie boskiej jabłonki, ale o bunt przeciwko Bogu, a owoc ma tu charakter czysto symboliczny. Czy jednak to jabłko może nam coś podpowiedzieć odnośnie natury tego grzechu? W ikonografii północnej Europy przeważnie Ewę przedstawiano z jabłkiem, ale na południu czy na wschodzie częściej pojawiały się inne owoce, na przykład owoc figowca czy granatu. Na figę wskazuje sam tekst Biblii, bo skoro po grzechu Adam i Ewa przepasali się liśćmi figowymi, to pewnie stali pod figowcem, a nie biegali po całym ogrodzie, żeby te liście akurat znaleźć. Ale tak naprawdę te trzy owoce mają pewien wspólny mianownik. A mianowicie w danych kulturach te owoce były takim symbolem miłości. Wiecie, czerwone jabłuszko i zaraz dziewczyna, ładne oczy, buzi, buzi. Grzech Adama i Ewy polega na tym, że można powiedzieć, zerwali miłość. Miłość jest najgłębszym dążeniem każdego człowieka. Każdy z nas chce, pragnie kochać. Problem polega na tym, że ta miłość, w którą weszła Ewa, w którą wszedł Adam, była miłością nieuporządkowaną, taką miłością zabłąkaną. Prawdziwa miłość zawsze jest ukierunkowana na dobro drugiego człowieka. A prawdziwym dobrem jest Bóg. On jest źródłem dobra. Nieuporządkowana miłość nie ma już na celu dobra, ale tylko jakieś zaspokojenie, zadowolenie i często w centrum nie stawia drugiego, ale siebie samego. Taka nieuporządkowana miłość, ona będzie ranić. Niestety, dzisiaj często ludzie mówią, że love is love, każda miłość jest tak samo wartościowa, a mylą miłość z mnóstwem rzeczy, które miłością nie są, z uczuciem, z seksualnością, z uzależnieniem, z przyzwyczajeniem, z lękiem. Po to, żebyśmy naprawdę potrafili kochać, to musimy być dobrzy. Nie tylko chcieć dobra, ale potrafić to dobro świadczyć. Taki przykładowo mąż hazardzista. On chce być dobry dla żony, on chce ją kochać, ale nie potrafi, ponieważ jego nałóg jest silniejszy od niego i jeżeli on nic z tym nałogiem nie zrobi, to swojej żonie zrujnuje życie. Żona, która jest niedojrzała emocjonalnie, ona niczego bardziej nie pragnie niż to, żeby kochać, ale jej niedojrzałość sprawi, że osobę kochaną zniszczy, zadusi, zawłaszczy i to wszystko zepsuje. Można powiedzieć tak bardzo kolokwialnie, że istotą grzechu pierworodnego jest właśnie to, że Adam i Ewa zepsuli miłość. Tak jak zrywa się owoc z drzewa, tak oni oderwali miłość od jej źródła, od Boga. Dlatego właśnie w naszym świecie miłość zawsze przeplata się z bólem, z cierpieniem. Każdy, kto autentycznie kocha, będzie doświadczał cierpienia w życiu. Ale ten, kto nie kocha, ten w ogóle nie żyje. I niestety, można powiedzieć, właśnie to odziedziczyliśmy po naszych prarodzicach, Adamie i Ewie. Bo miłość jest zawsze relacyjna. Nigdy nie dotyka tylko jednej osoby, ale wszystkich, które są z nią związane. My jesteśmy dziećmi rodziców, którzy zepsuli miłość. Niekochane dziecko będzie musiało przejść trudną drogę, zanim nauczy się prawdziwie kochać. Dlatego właśnie potrzeba było kogoś, kto wziąłby na siebie
cały ból naszych pokrzywionych miłości i przecierpi ten ból w sobie do końca, aby naszą miłość naprostować. Przecierpi to wszystko na krzyżu.